Planeta Emmy. Najlepsze newsy, kosmiczne wywiady i dużo odlotowej muzy. Słuchajcie muzycznej Planety Emmy. Przed mikrofonem Ewa Mochoń i mój dzisiejszy gość. Muzyk, autor tekstów, współzałożyciel i wokalista zespołu T-Love, Muniek Staszczyk. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich w Dublinie i w Irlandii w ogóle. Dziękuję, że zgodziłeś się na dzisiejsze radiowe spotkanie. Dużo zmieniło się od powstania zespołu. Powiedz, jak patrzysz na ten czas z perspektywy 35 lat? Wiesz, to jest gigantyczny czas. Wszystko się zmieniło, cały świat się zmienił. Polska się zmieniła, Europa, powstał zespół w roku 82, to był kompletnie inny, że tak powiem, moment historii w ogóle. Nie było komórek, nie było internetu, były granice pozamykane, był stan wojenny. Potem były lata 90, względna jakby normalność. Potem było lata 2000, wejście do Unii, więc w czasie zmieniały się komunikatory, które po prostu ludzie się posługują dzisiaj, wiadomo. Cyfrowo się komunikują i kiedy ta kapela zaczynała grać, w garażu, w undergroundzie, w kompletnym jakby innych realiach, to wszystko było inne, więc wiesz, ponad 3,5 dekady trudno streścić w jednym jakby zdaniu. Sukcesem jest to, że dotrwaliśmy do takiego wieku w ogóle zespołu i że generalnie parę generacji fanów, przynajmniej w Polsce, otarło się o naszą muzykę, więc można powiedzieć, że to jest sukces, bo zespół nagrał około 20 płyt. Większość tych płyt była złotymi płytami, kilka platynowych, oprócz tego, tak powiem, bardzo dużo koncertów. Chyba to się udało. Nigdy nie spodziewałem się, że mając 17 lat, 18, jak zakładałem T-Love, że w ogóle będziemy rozmawiać o 35-leciu, więc trzeba to uznać za udany moment, za udany czas, przepraszam. Spotykamy się dziś radiowo w związku właśnie z waszą trasą 35-lecia zespołu, którą rozpoczęliście kilka tygodni temu. Niedawno odwiedziliście Stany. Powiedz coś o pobycie, jak grało wam się dla Polonii w Chicago? To był nasz drugi pobyt w tym roku. Byliśmy jeszcze wiosną. Byliśmy w Nowym Jorku wtedy i w Chicago, teraz tylko w Chicago. To jest, jakby to powiedzieć, tam rzadziej się tam jeździ niż na przykład na Wyspy Brytyjskie czy do Irlandii, chociaż ostatni nasz koncert w Dublinie to był chyba rok 2013 albo wcześniej, ale generalnie to w Stanach się tak raczej bywa, przynajmniej my gramy raz na 5-6 lat. To jest publiczność polonijna, głównie gra tam jest od wielu pokoleń, chociaż są ludzie młodzi też. Nie ma takiego napływu i przepływu ludzi jak w Irlandii czy w Anglii. Oprócz tego Chicago jest fajnym miastem, bo jest miastem bluesa. Było dużo ciekawych festiwali, był świetny festiwal jazzowy, w międzyczasie jak byliśmy, była ładna pogoda, było fajnie. Generalnie zagraliśmy dwa koncerty, ale też mnóstwo muzyki słuchaliśmy, bo są tam świetne bluesowe kluby. Był festiwal duży jazzowy. Rozpoczynał się właściwie festiwal World Music, czyli muzyki z całego świata, głównie afrykańskiej, na których nie zdążyliśmy pojechać, bo akurat tego dnia wylatywaliśmy, ale raczej spoko, chociaż wiadomo, lecisz na ocean na 5 dni, to jest taki ten cały jet lag i w ogóle. Wiosną byliśmy tam dłużej, byliśmy tam wtedy jakieś 2 tygodnie, to teraz byliśmy krótko. Więc wiesz, po prostu to tam nie pierwsza nasza wizyta w Ameryce, bo wielokrotnie graliśmy, więc spoko. To był plener, koncert plenerowy, a poprzednie koncerty były klubowe. Klubowe są zawsze lepsze, bo przychodzą ci, co chcą cię zobaczyć. Minęło kilka lat, jak wspomniałeś, od czasu waszego ostatniego koncertu w Dublinie. Niebawem z zespołem zagościcie w Irlandii i w UK. Powiedz, co przygotowaliście dla waszych fanów na wyspach? Jeżeli jest trasa jubileuszowa, to trzeba zagrać wszystko, co najlepsze z tych lat. To jest trudne. Mamy około 2-godzinny program. Możemy zagrać 40 piosenek. Oczywiście nie gramy tyle, ale wymiennie, zależy od tego, jaka jest też reakcja publiczności. Mamy wszystkie jakby najważniejsze utwory i największe hity. Taki the best of totalny z wszystkich płyt, plus płyta najnowsza, która była w zeszłym roku. Ale głównie się skupiamy na zagraniu takiego the best of, bo inaczej się nie da przy sytuacji, kiedy masz rocznicę, jubileusz. Więc ci to chcą usłyszeć jakby w pigułce, utwory, które znają, plus utwory z płyt, które według nas i wydaje mi się, że naszych fanów są ważne, to zagramy na tym koncercie. Czekamy tutaj na Was. Ja chciałam przypomnieć, że w Irlandii zagracie jedyny koncert 1 października w klubie Button Factory w samym sercu Dublina. Bilety można nabywać na stronie www.koncerty.ie. Muniek, podobno lubisz Irlandię. Byłeś tutaj kilka razy zawodowo i prywatnie. Powiedz, czy tęsknisz za jakimś tutejszym przysmakiem? Lubię Irlandię, lubię irlandzki jakby klimat, są bardzo pogodni ludzie, lubię irlandzką muzykę, lubiłem wiele kapel irlandzkich, niekoniecznie YouTube. Klimat wydaje mi się, że nawet jest fajniejszy w tym całym Temple Bar niż w londyńskich jakby tych pubach. Irlandczycy są spoko, może się nie przyjaźniłem, ale zawsze był fajny klimat, taki, że tak powiem, to chłopaki tak lubią posiedzieć w pubie, my też lubimy. Wiadomo, że przysmakiem jest Guinness, który nie lubi
jak to oni sami mówią, nie lubi podróżować i najlepszy jest w Dublinie. No byłem w Muzeum Guinnessa, no, byłem w wiele miejscach w Irlandii, graliśmy w Cork, graliśmy w Limerick, graliśmy w Galway, graliśmy w Shannon. To były takie czasy, gdzie naprawdę były nawet trasy po Irlandii. Teraz to już jest troszkę tak wiadomo. W ogóle byliśmy pierwszą polską kapelą rock and rollową, która zagrała w Irlandii w 2006 albo 2005 roku. Potem po nas przyjął Kult. Pamiętam, to był klub. Och, nie pamiętam, jak się nazywał. Nieważne. No raczej spoko. No miałem kiedyś dużo znajomych w Dublinie Polaków, ale chyba już oni wrócili do Polski. No powinno się udać, no nie wiem. Pewnie też jakaś zmiana publiczności jest, może będą zupełnie inni ludzie. Nie wiem, jakie jest nastawienie. Dawno nas tam nie było. Ostatnio graliśmy parę lat temu, nie było źle, ale nie było też takiego szału, jak żeśmy grali tam na przykład 10 lat temu. Wiadomo, że jest tyle koncertów pewnie na wyspach, że w ogóle musimy się wbić w tą konkurencję, także mam tego świadomość. No ale ja przynajmniej sobie zostanę 2 dni w Dublinie, bo tak się to umówiłem z managementem, że tutaj polecę dzień później, bo tak to tylko przylecujemy z Manchesteru i od razu koncert. Ja lubię Dublin, bo jest taki kameralny w porównaniu na przykład do Londynu, nie? Który też lubię, no ale Dublin jest kameralny i spoko. Podoba mi się Irlandia. Zanim przylecicie do Irlandii, jak wspomniałeś, zagracie kilka koncertów w Wielkiej Brytanii. Rozpoczynając 21 września w Birmingham, 22 zagracie w Bristolu, 23 w Southampton i 24 w Edynburgu. Bilety na koncerty dostępne są na stronie Polska Muzyka na Wyspach oraz Lemon Mosquito. Ale to nie koniec trasy po UK, bo 29 września wystąpicie też w Londynie, a 30 w Manchesterze. Bilety na te koncerty dostępne są na stronie www.enjoyuk.pl. Monika, powiedz, jak gra się dla Polonii na wyspach, inaczej niż w kraju? Wiesz co, ja ci powiem, nie, to znaczy wiesz, no, na nasze koncerty zawsze przychodziła mieszana publiczność, no głównie Polacy, no ale zawsze przychodziło sporo też Angolii albo Irlandczyków, wiadomo, Polki są atrakcyjnymi kobietami, mają narzeczonych na przykład czasami Polaków, czasami jakby, że tak powiem, tubylców, czyli przychodziła mieszana publiczność, była zawsze fajna zabawa. No kluby są po prostu, wiadomo, no Wielka Brytania to jest jedna z ojczyzn rock'n'rolla, więc kluby są na dobrym poziomie. Spoko, znaczy generalnie to jest dobre miejsca, dobre garderoby, dobre nagłośnienie. W Polsce też się dużo zmieniło, ale jednak takich klubów prawdziwego zdarzenia to jednak dużo mniej jest. Mówię o graniu muzyki rockowej. Słuchaj, ja lubię Wyspy Brytyjskie w ogóle, bo tam po prostu, nie wiem, jako jeszcze mało lat jeździłem do pracy w latach 80., czy już nie mało lat, gościu przed 30 wtedy. No byłem tam chyba najwięcej razy wszystkich krajów w Europie, więc po prostu ja tam się swojsko czuję, że tak powiem, w UK w ogóle. Londyn to jest taki dla mnie, może nie drugi dom, no ale generalnie miasto, które znam. Dublin może nie tak znam, ale jest dużo mniejsze, więc łatwiej je też poznać. Ja to traktuję też jako też taką wycieczkę po prostu. Dawno tam nie byłem. Mówiąc krótko, ostatni raz, tak jak mówię, 2012 albo 13, czyli no nie wiem, 4 albo 5 lat minęło. Także jestem pobierany. 5 lat temu z okazji 30-lecia twojego debiutu muzycznego został zorganizowany koncert jubileuszowy w Częstochowie. Wzięli w nim udział znakomici polscy artyści. Powiedz, jak wspominasz tamto wydarzenie? To było bardzo miłe, no wiesz, moje rodzinne miasto dało mi taki piękny wieczór. Naprawdę bardzo wiele wystąpiło ludzi. Było mnóstwo ludzi, w sensie ludzi też w publiczności około, nie wiem, 10-15 tysięcy. A artystów, którzy śpiewali piosenki T-Love, naprawdę wielu, nie wiem, Grabasz, Kasia Kowalska, Marek Piekarczyk, Adam Nowak, no cała, tak ten plejada, Tytus, Zasy Drinkers, w ogóle mnóstwo. To było bardzo miłe, byłem w ogóle wzruszony, bo tam siedziałem sobie, właśnie ten koncert oglądałem, na końcu tylko wyszedłem, dostałem jakieś tam trofeum i zaśpiewałem dwie piosenki. Jestem częstochowianinem, ale mieszkam w Warszawie od właśnie 35 lat, więc są jakby takie dwa miasta, które no są mi najbliższe w sensie. W Polsce. No to był świetny dar jakby miasta mojego rodzinnego dla mnie, bo to się nazywało Częstochowa Gramuńka i to było świetne. No po prostu no byłem wzruszony naprawdę, że taki prezent dostałem. Naprawdę całe miasto przyszło nas oglądać i to była gruba rzecz. Na przestrzeni lat współpracowałeś z wieloma świetnymi artystami. Czy jest jakiś jeden wykonawca, z którym czujesz muzyczne pokrewieństwo dusz? Jeszcze jest wielu i jestem otwarty na muzykę, nie mam jakichś zamknięcia. No, na pewno w jakiś sposób się kolegujemy z Kazikiem. Jesteśmy w podobnym wieku, właściwie w tym samym wieku. I wiesz, jest mi jakoś tam bliski. Jako kolega też, może nie przyjaciel, ale kolega. Kumpluję jeszcze z Grabarzem. A oczywiście znam wszystkich polskiej sceny muzycznej. I hip-hopowców, i rockowców, i ludzi, którzy też grają muzykę pop. Nie mam jednego wykonawcy, właściwie wszyscy z nami grali jako goście. W tym roku nawet wymyśliliśmy sobie taką akcję, która się nazywa T-Cover, czyli artyści różni z okazji naszego 35-lecia grają nasze piosenki. To naprawdę od stycznia co miesiąc jest jeden artysta. No było wielu, był Organek, był Dawid Podsiadło, Kasia Nosowska, Kamil Bednarek,
Grabarz, za chwilę będzie Kult, Acid Drinkers będzie, Cokół, także naprawdę robią nam wielkie prezenty. Co miesiąc prezentujemy naszym fanom na naszym fanpage'u wersje utworów nagranych przez artystów, których zaprosiliśmy do tej akcji. W zasadzie nikt nie odmówił. Jesteśmy starym zespołem, który ma w Polsce szacunek, ale myślę, że też ciągle coś nowego robimy i to jest ciekawe. No ja lubię nagrywać, pracować z różnymi artystami. Jestem otwarty, nie dzielę muzyki na, wiesz, na rock czy hip-hop. Dla mnie jest dobra albo zła. Jesteś wszechstronnie utalentowany. W 2006 roku wystąpiłeś w filmie dokumentalnym poświęconym Stanisławowi Grzesiukowi pod tytułem Grzesiuk, chłopak sferajny. Jesteś też autorem książki wspomnieniowej Dzieci Rewolucji oraz tomiku poezji Gania. Powiedz, co jeszcze chciałbyś osiągnąć w najbliższej przyszłości? Nie, no wiesz, nie mam jakichś specjalnych marzeń. No w tym roku wychodzi za chwilę, za miesiąc, w październiku, nasza biografia oficjalna, nasze 35 lat, która się nazywać będzie Potrzebuje Wczoraj. Niestety nie możemy jej jeszcze przywieźć do Irlandii, bo premiera będzie 11 października. Książka, którą napisała dziewczyna, która nas jakby od lat znano, nasza koleżanka, w sumie kiedyś była fanką, dzisiaj jest dziennikarką. I tam jest wszystko zawarte, jakby cała historia zespołu. Wydaje mi się, że ten zespół dużo osiągnął w Polsce, naprawdę. Ja się jestem spełniony, znaczy na pewno będę nagrywał dalej płytę i tak dalej, bo my gramy do końca roku i zawieszamy koncerty od nowego roku, więc to też jest ostatnia szansa na wyspach, żeby nas zobaczyć na żywo. Nie to, że w ogóle ostatnia, tylko on na pewno będzie długa przerwa. Chcemy, że tak powiem, przewietrzyć pokój, jak to się mówi. Nie ma żadnych problemów, jakiś konflikt czy coś, tylko to jest decyzja, którą ja podjąłem. Czy od nowego roku Filaw nie będzie grał koncertów na czas nieokreślony, więc trzeba tak jakby zamknąć 35 lat, przyjrzeć się temu, co się zdarzyło. Ja jestem zadowolony z tego, co osiągnęliśmy jako kapela i naprawdę tylko się cieszyć. A już to tutejszy hymn na pewno zostanie dumnie odśpiewany. Przypomnijmy, że zespół T-Love zagra jedyny koncert na Zielonej Wyspie już 1 października w klubie Button Factory w Dublinie. Muniek, nie chcę Ci już dłużej trzymać. Życzę Tobie i całemu zespołowi samych sukcesów. Dziękuję Ci ślicznie za Twój czas i za to spotkanie. Do zobaczenia już niebawem. Czekamy na Was koniecznie w Dublinie. Nigdy nas nie zawiedliście. Zawsze koncert w Dublinie był super. Zawsze była świetna zabawa. Co ja mogę powiedzieć? No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że my z siebie damy wszystko. Jak na każdym koncercie, gdziekolwiek w Polsce czy na świecie, ale tęsknię za Dublinem i bardzo się chcę z Wami spotkać. No i moi kumple również, więc naprawdę zabawę gwarantujemy, tak powiem, z górnej półki, bo mamy duże piosenek, które znacie, więc zapraszamy serdecznie. Dublin, 1 października, Button Factory. Witam wszystkich i czekam na spotkanie koncertowe T-Love'u w Dublinie z Wami. Czy mogę prosić o pozdrowienia dla słuchaczy muzycznej planety EMI? Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy muzycznej planety EMI.